Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum, a oto przed Wami 24 już odcinek z serii Zagrajmy Lies of P. Witam się z Wami w nowej lokacji, zaczynamy bagno bez nadziei i musimy oddać na bagnie bez nadziei, musimy oddać tę łapkę dla Alidor. On tutaj też wyruszył, no i zobaczymy co tu będzie się działo, to jest jedno wielkie wysypisko. Słuchajcie, więc no świetna, świetna lokacja się zapowiada. This place is... Okay, there's no easy way to say this, but it's a puppet graveyard. Humans call it an illegal dumping site. The city tried to stop it, but eventually had much bigger concerns. If the Grand Exhibition's horrific solution spread this far too... It's just too terrible to think about. Oh, why am I thinking about it? Oj, niepotrzebnie się wyleczyłam. Niepotrzebnie się wyleczyłam, chciałam naostrzyć broń. Tak jak Gemini tutaj właśnie powiedział, no nielegalne wysypisko, graveyard, puppets graveyard, cmentarz marionetek. Mamy most wiszący, no tego szpadlisty się nie spodziewałam. Dlaczego ja to zrobiłam? Dlaczego? Co się dzieje w tym odcinku dzisiaj? Pies kamikadze, no o co chodzi? Nie, dlaczego ja tą beczkę ruszyłam? Co ja z nią... Co ja miałam w głowie? Nie, nie pytajcie, ja sama nawet... Ja się zastanawiam, co ja chciałam zrobić, nie? Chciałam zostawić dla niego pułapkę, po prostu. Nie o to chodziło. Dobra, te psy mają jakieś bomby. A ty! Boże, ten miał jakąś, kurde, pisę kościelną z Bloodborna, nie? Jakiegoś szpikulca miał. Dobra, ale tu też była beczka. Trzeba bardzo, ale to bardzo uważać, co my tutaj robimy, bo jest niebezpiecznie. Przetwornik izolujący Belfort Superior. Dawać. No dawaj, Pinokiu. Czemu mi się tu menu nie chciało włączyć? Przetwornik. Oj, nie tu. No tu. To jest odporny na korozję przetwornik, a ten co zdobyliśmy... Słuchajcie, no... Pod paroma względami jest lepszy, a waży tyle samo. Stopień redukcji obrażeń fizycznych jedynie od ognia są mniejsze. No i trochę na kwas, ale poza tym... Te są bardziej dobre na ogień. Ten jest typowo na kwas, ale ten jest lepszy, jeżeli chodzi o obrażenia fizyczne. I od elektryczności. Weźmiemy to. No, przy tym szpadliście to nie chciałam używać tego ogniwa pulsu. Chciałam, kurczę, broń naostrzyć. A nie się leczyć. Wow, 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 wow. No teraz to ja się chcę wyleczyć. Boże, jakie pułapki. Co wy tam robicie? Ja chyba nie mam nic, żeby
Oj, panowie, żeby w czymś w was porzucę. Nie no, mamy, ale czy to doleci? Dla testu, możemy sprawdzić. Dobra, doleciało. Doleciało, słuchajcie, ale nie mam, kurczę, nie mam tej łapki strzeleckiej. Mam teraz nową łapkę, mam tarczę. Ale wiecie, zawsze można czymś jeszcze rzucić. Ole, przywaliła mu ta kula. Piękne to było. Dobra, jeszcze można dobawić. No to mu za dużych obrażeń nie zadam. Nie, tutaj trzeba będzie przebiec. Ewentualnie termit, ale boję się, że mój Pinokio go nie dorzuci. Tego drugiego zraniłam. Może się trochę spajczy, spali. Okej, dobra. Coś się udało zrobić. Szybko, teraz przebiegamy. Czym prędzej. O Boże. Tu jeszcze była pułapka, nie? No niczym w Bloodborne i jeszcze te psy. I skażenie. Dobra, może ten mnie zobaczy. Te kanistry teraz mi się na nic nie przydadzą, bo ja je upuszczam pod nogi. Chodź tutaj, zobacz. Jestem tu. Tak jest, wybuch sam, dobra. Skażenie przeżyjemy. Jest, udało się. Dobra, teraz ciśniemy na górę. Słabo z tymi ogniwami, ale... Boże, nie! Nie, tylko nie ty! Proszę, tylko nie ten klaun! Jezu! Ja przecież... Ej, ja walczyłam już z tobą, nie? Ja nie chcę powtórki! Dlaczego? Ej, ale po walce ja serio mówiłam, że ja nie chcę później walczyć z drugim takim klaunem, no. I ten jest jeszcze elektryczny. No super! I teraz to jest normalny przeciwnik. Masakra, nie? Kto tego przeciwnika zaprojektował? Ja się pytam, co za szaleniec go powołał do życia? I dlaczego on tu jest? Dlaczego? Dlaczego ten przeciwnik tu jest? Czemu to jest już normalny przeciwnik? Mam nadzieję, że szpadlista się nie odradza i że ten klaun też się nie odradza. Kamikadze, szpadlista, klaun. No elegancko zaczęliśmy ten odcinek. No nie powiem, no kurde, fenomenal. On się odradza. No fenomenalnie. Oj, czemu ty tu jesteś? Czemu ty się odradzasz? Jak ja mam ciebie pokonać? No, serio? Ja do niego zbliżyć się nawet nie mogę.
Ale warto było, dobrze, dzielnie walczyliśmy, Pinokiu. Porobiony, nie zadziera się z nami. A teraz wy. Dawać. I te pułapki, kurde, nieszczęsne. Nie! Gin, gin, gin! Dobrze, dobrze ci tak, gin. Zmiażdżyliśmy tego klauna, zmiażdżyliśmy go, oj, tak. Tak, zmiażdżyliśmy go. Jestem po prostu dumna z naszego Pinokia. Bardzo dumna. I mechanizm Legionu, to mamy już dwa, więc będzie można ulepszyć jakąś łapkę, którą zrobiliśmy. Ten most się zarwie? Możliwe. Wolę nie ryzykować, wolę, żeby ten gość tu przeszedł. Oż ty w życiu, tak? Zarwał się. I co, bym spadła tutaj na dół? Jakbym spadła na dół, to byłby powrót. Dobra, nic wielkiego się nie dzieje, bo po prostu byłby powrót. Już widzieliśmy ten mostek. Ktoś tu tupie. Nie wiem, co to tupie. Ale ani trochę mi się to nie podoba, co to tupie. Ale czasami udawało się odbijać... Co to jest? Co to tupie? Albo na górze coś tupie. Czasami udało się odbijać ataki tego klauna tą tarczą, tą egidą. A czasem niekoniecznie. Dobra, na dół czy na górę? Idziemy najpierw na dół. No nie, szpadlista tupie. Ja bym go rozstrzelała, ale mam tarczę. Tarcza spoko, ale to jest do obrony bardziej. Chyba ja się przerzucę rzeczywiście na... Powrotem na jakieś działko czy coś, bo... Słabo, słabo z tym. Chodź tu, szpadlisto. Może on tu podejdzie i zeskoczy mu na głowę. Tu jest bardzo mało miejsca, żeby z nim walczyć. Ja mam nadzieję, że klaun się nie odradza. Dobra, przejdźmy na górę, bo może na górze jest coś jeszcze ciekawego. Chociaż góra to mi się wydaje, że bardziej to jest następne. Jeszcze tę broń połamaliśmy. O, termit, to super, będzie można rzucić w naszego szpadlistę wesołego. Księżycowy kamień pierwszej kwadry, o tak, o to chodziło. Słuchajcie, tych musimy trochę pozbierać, bo potrzebuję na ulepszenie. Chyba czterech będę musiała potrzebować, właśnie, właśnie. Na ulepszenie do plus 9 broni. Nie! O Jezu, dobrze, że ja nie spadłam na sam dół, wiecie. Dobra, niech oni tu przyjdą, bo tak walczyć z nimi na tych, wiecie, kładkach, schodach, to nie jest dobry pomysł. Oj, już nie mam ogniwa. Dobra, zawsze można jeszcze przejść kawałek dalej. I ewentualnie do szpadlisty się wrócę. Nie ma problemu. Bo może będzie Stargazer albo jakiś skrócik. Albo będzie jeszcze więcej bólu. Łańcuch, o. No ale wypadałoby jeszcze naładować tutaj co nieco. A to możemy ruszyć, żeby to rozwalić. Dobra, pociągnijmy za dźwignię. Jej, zjeżdżaj.
Doskonale, utorowaliśmy sobie drogę. Może to już nowa lokacja, albo jakaś dalsza część lokacji z nowym Stargazerem, kto wie. Do szpadlisty wrócę, ale chcę jeszcze się rozejrzeć, bo może będzie. Wiecie, klaun może się odrodzić, może się nie odrodzić. Myślę, że raczej nie powinien, ponieważ dostaliśmy już od niego. Mamy już 15 tysięcy, w ogóle ile dusz, w sensie ergo dostaliśmy. A ty kim jesteś? Nie podoba mi się ta płonąca broń. Kurde. To jakiś trupiciel chyba jest. Kurde, on czegoś pilnuje. Nie wiem teraz z kim chcę walczyć. Czy z tobą, czy ze szpadlistą? Ze szpadlistą wolę walczyć. Ej, spójrzcie tylko na to, nie uwierzycie. Ta droga, którą ja sobie tutaj utorowałam tym wózeczkiem. Zobaczcie na to, to jest skrót. To jest soczysty skrócik do Stargazeru. Super. O, jeszcze możemy polewelować. Dobra, levelowanie. O, zobaczmy. Może w technikę, żeby mi te obrażenia jeszcze podbiło. I to będzie już 10 tysięcy. Kurczę, 10 666 ergo na jeden punkcik. Naprawdę sporo. Powiem wam, rozwój postaci w dalszej części gry jest naprawdę kosztowny, nie? W Bloodborne to. W ogóle Bloodborne uważam, że to była jedna z takich gier, jeden z takich soulsów, który rozwój postaci miał naprawdę, no, bardzo szybki. Nie było to wcale takie drogie, po prostu wszystko było takie tanie, ten rozwój postaci był taki tani. Oczywiście, jak później w dalszej części gry, już pod koniec, nazbieraliśmy 200 tysięcy i trzeba było 200 tysięcy na poziom, to okej. To się zgadzam, nie? Cztery kamienie pierwszej kwadry są nam potrzebne, dobra, a tutaj? Ale wiecie, chodzi o to, że przez większą część gry w Bloodborne można było naprawdę tanio levelować, a tutaj tu jest, a tu jest w pełni przymierze. A tu naprawdę jest drogo. Tutaj jest tanio na początku, a później jest drogo. I ten rozwój idzie troszkę wolniej. Dobra, mamy Egidę. Ja zobaczę, co mogę sobie. Mamy atak gardy. Pozwala na ataki bronią podczas gardy. To też jest fajna rzecz. Zmiana kierunku, kwasowe doładowanie. Tę zmianę kierunku chyba miałam. Tak, miałam ją. Zwiększamy zasięg. Flamberg. Może wrócimy sobie do Flamberga też. Flamberg też byłby ciekawy. Wzmacnia ogień przez pewien czas po ciągłym ognistym ataku. Też chciałam sobie Flamberg na początku gry ulepszyć właśnie. Fulminis, sznurek marionetek też można by było ulepszać. Do tego ostatniego, tego łączonego ataku, bo on wygląda naprawdę fajnie. Oraz tego uniku. Tego, żeby śledzić przeciwnika. Albo wiecie co, to sobie możemy tą łapcie z tym sznurkiem ulepszyć. Bo tak czy siak, jeżeli chodzi o rękę ze strzałem, to muszę trzy zebrać na desperacki strzał. A tu jest te szybkie przeładowanie, to sobie ulepszam. Jeszcze jeden szybki strzał. I to możliwe do użycia przy unikach. No to by się przydało, bo to by było mega szybkie. Ale wiecie co, też można użyć tego śledzenia. Ciśnij, przytrzymaj przycisk ramienia Legionu, aby śledzić przeciwnika. No to by było też spoko, nie? Albo ten flamberg. Albo ogień. Wiecie co? Wzmocnimy sobie ten flamberg i sobie go przełączę. Przełączę sobie teraz na flamberg. Wrócimy do niego. Mieliśmy go na początku gry. Właściwie na początku, po pokonaniu Fuoco. Ale tego sobie skorzystamy. Wtyczka Legionu. Jeszcze jedną łapkę trzeba będzie stworzyć. Ale to jak zdobędziemy wtyczkę. Ta łapka nawet do nas pasuje. Do tego stroju, do tego całego outfitu, który tutaj mamy. Także no. Tak po pokonaniu Fuoco bardzo mi się spodobał ten flamberg i chciałam i tak go, wiecie, dalej ulepszać. Jeszcze nie zerkałam, zobaczmy tu. O, Alidoro. The terms of the bargain, almost intolerable. Well, it's not like I care about those hotel people anyway. But there are limits. How do you do? It's quite odd that we should meet in a place like this. Oh, don't pretend surprised that I got here before you. After all, I can elude the darkest monsters, the loftiest beings. In fairness, I do benefit from your prowess as well. I shall tell you something since we're nearly peers. They say a terrible monster lives on the cliff,
at the end of the swamp. It behaves like a crow, gathering shiny things. I have absconded with treasures from its lair. Rare parts and weapons worthy of a hero. That catch your interest? If you're hunting ergo monsters, you might put that friendly tip to use. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that swamp monster what you're capable of. A, czyli ty go nie zabiłeś, po prostu ukradłeś skarby i dałeś nogę. You're a worthy hunter, and it is worthy prey. Dobra, my możemy coś kupić, bo ja mam jedno ergo właściwie, odrodzonego czempiona, czyli właśnie Wiktora. I tu mamy motorkę na B, technikę C, mroźna uczta, broń, kolekcjonujemy broń, ale zobaczmy co jeszcze tutaj mamy za jego duszyczkę. Amulet Triumviratu był jeszcze za ergo spalonego Białego Króla, czyli za... Nie jestem pewna, czy wam to pokazywałam, także sprawdźmy sobie opis. Resztę tak, ale tego nie jestem pewna, bo to było po Romeo, królu marionetek. Mieli trzy ciała, lecz jeden cel. Zemścić się na marionetkach, zabijając je w taki sam sposób, w jaki zabito ich brata. Odrodzonego czempiona... Alchemicy, którzy znaleźli rękę Boga, próbowali zbadać jej potencjał za pomocą marionetek. Ręka Boga była potężna, ale wymagała ogromnej ilości energii. Właśnie po raz kolejny się pojawia wzmianka o ręce Boga, ponieważ Champion Victor też o niej wspominał, że jest jakby sługą ręki Boga, służy ręce Boga. Ale czym jest ta ręka? Bądź kim? Czy to jest postać? Czy to jest potwór? Czy to jest marionetka? Czy to jest przedmiot? Czy to jest jakiś potężny artefakt? Czy jest to broń? Czy jest to jakaś moc? Nie wiemy. Nie wiemy, co to jest, nie? Próbowali zbadać jej potencjał za pomocą marionetek. Była potężna, wymagała ogromnej ilości energii. Prawdopodobnie wymagała erga, ale czy to jest broń? Czy to jest artefakt? No albo może być jakaś, kurde, maszyna, jakiś potwór, nie? Dobra, bierzemy sobie broń do kolekcji. Mroźna uczta. I mamy rękawice Eugene. What's this? A gift for a rescuer. From a technician girl. I don't remember. I've saved so many of the common people. Anyway, thank her, I suppose. Oh dear, these gloves are a mess. They don't even fit. Is this a practical joke? My God, I never did like that girl. She's just like him. Oh, never mind. I thought you had better taste than this. How disappointing. Get these rags out of my sight. Ale, co? Ale on jest niemiły. Czy wy widzicie to? Aż się zaczęłam zastanawiać, czy to jest prawdziwy Alidoro, czy ktoś się pod niego nie podszywa, czy on po prostu tak na początku się z dobrej strony nam pokazał, bo zupełnie inaczej się zachowuje niż wcześniej w hotelu. I czemu on nagle z hotelu odszedł? O co chodzi? Czym ty masz problem? To on tego nie wziął, to nam... Nie no, wziął, patrzcie na to, zniknęło to i wziął te rękawice, ale no słabo się zachował. Bardzo słabo. O, pokażę wam jeszcze opis tego, tej broni. Mroźna uczta. Głownia miecza stworzona z kryształu ergo przez alchemika. Niehartowane ostrze kruszy się z każdym ciosem. Po ustabilizowaniu odbudowuje się jednak, jakby było w stanie cofnąć czas. Ciekawe. Kryształ, który wypadał z miecza bez względu na to, jak bardzo pracowali przy nim alchemicy, cudownie powrócił na swoje miejsce. Zupełnie jakby czekał na właściwą chwilę. Dobra, idziemy do szpadlisty i tego gostka na górze. Dobra, najpierw zajmiemy się tobą. Jestem ciekawa, co tam będzie się działo z tym potworem, o którym mówił Alidoro. No, gość ma bardzo dużo życia.
O kurczę, ale on jest mocny. On jest taki jak ten, jak powiedzmy jeden z tych szermierzy zwykłych, ale on ma. On ma tyle życia. Dobra, mamy go. On się raczej nie powinien odradzać. Był jak zwykły szermierz, tylko z ogniem na broni, ale tyle życia miał, jak jakiś minibosiak normalnie. Naładowany amulet dostaliśmy z tej skrzyneczki. Dobra, sprawdźmy go. Stale przywraca punkty życia, czyli amulet, który regeneruje nam po prostu stopniowo po trochę punkty życia. Fajna sprawa, ale no miejsca nie mam. Amulet ten był w stanie oczyścić ogniwa pulsu i przyspieszyć rekonwalescencję, co sprawiło, że nawet w samej pracowni uchodził za innowację. Szybko pojawiło się wiele prób odwzorowania go. Ciekawa sprawa. To jest też, jeżeli chcemy właśnie te... można też go na chwilę założyć i sobie zregenerować. Wszystko. Dobra, szpadlistę jeszcze muszę pokonać. Dobra, trochę w niego porzucałam. Tak jest, mamy go. Pięknie, udało się. Fragment Ergo, okruch gwiazdy i czego pilnowałeś? Rzucanego ogniwa. No, ja coś tam zdobyłam i trochę w niego porzucałam. Idziemy dalej. Dobra, mijamy Alidoro, idziemy dalej, kontynuujemy. I to jest ten most, a nie, to jest ten mostek, który... Okej, dobra, to jest tamten mostek, który pękł, a tu jest ten pierwszy mostek i tu ten szpadlista. Dobra, wszystko jasne. Okej, okay. Wróciłam się do Stargazera, żeby zregenerować jeszcze wszystko, ogniwa odnowić i tak dalej. I kontynuujemy. Ciekawa jestem, czy dzisiaj uda nam się... Uuuu, było blisko. Ten pies zeskoczył po prostu no, w idealnym momencie, jak robiłam backstaba. Ciekawa jestem, czy w tym odcinku uda nam się jeszcze tego potwora dopaść... tego potwora, z którego gniazda Alidoro wyciągnął te skarby. Jakoś tak nie mogę trafić tego psa z tym szpikulcem dwa razy pod rząd, wiecie, dwoma ciosami, tylko jednym go trafiam, a później muszę odczekać, bo... i zrobić unik, no bo ten drugi po prostu nie wchodzi. Nie, ale ten klaun mam nadzieję, że się nie odradzał, bo... wypadał mechanizm Legionu, nie? Tam z niego. Mam nadzieję, że na razie więcej takich klaunów tutaj nie będzie. O Boże! Fragment Ergo, ale co to strzeliło? Co to? Co to zadziało we mnie strzela? Super, tu jest coś, żeby się schować, ale... O serio? I tam pewnie zwykły przeciwnik stoi. To mamy powtórkę z Dark Souls 3 z balistą. O Boże, ty to rozbijasz, a w środku jeszcze są przeciwnicy. No pięknie, dobra. Nie o to chodziło, nie taki... Gemini, zaświeć proszę. Chciałam naostrzyć broń, nie Gemini'a ruszać, ale okej. Okay. Dobra, tu jeszcze coś jest. Maska.
pułapkę jeszcze. A tą mogę rozbroić? Oj. No rozbroiłam, ale nie w ten sposób. Nie o to mi chodziło. O Boże, nie. Oto rozbija nam, kurde, te wszystkie miejsca, w których możemy się schować. No pięknie, tu jakieś wrota. Super. Dobra, trzeba uważać. Trzeba jakoś tam się dobrać do niego. Zbiornik Legionu. Dobra, ten powolutku tutaj trupta. O Boże, trafiło mnie to, nie? Dobra, przejdźmy tutaj, schowajmy się gdziekolwiek. To jakoś obejść trzeba. Tutaj to mnie na szczęście nie trafi. Jest skażenie. Wejdźmy tu. Kim ty jesteś? Czemu ty masz taką brzydką pałkę? O Boże, bo ty masz dużo życia. On walczył od ścierniwo i kamień nowy przymierza. On walczył troszeczkę jak, wiecie, jak to, jak ten policjant z pałką. Naprawdę, podobnie. Może to był taki policjant, tylko, kurde, już... To chyba był kiedyś policjant, tylko już po prostu zepsuty, nie? Dobra, idziemy na razie tędy. Nie wiem, czy to mnie doprowadzi do tego działa. Nie, ale doprowadziło do Stargazeru, dobra. Czyli jakoś inaczej trzeba się... Działasz? Nie działasz? Nie, możemy pogadać z tobą. Wow! So they do exist. Are the puppets like me not bound by the Grand Covenant? I thought I was forever alone. Without the Covenant, my kind hates me. Monsters, humans, puppets. They all hate me. But I want to be friends with humans. If I learn how to feel, would that be possible? If you tell me how, I'll return the favor. I want to learn how to feel. Okay, przyjmujemy to. Hello, my only friend. What have you come to tell me? Naucz smutku, naucz klaskania, wrócę później. Nauczmy go klaskania. Clapping is... The mimicry of a joyful heart. It's good to feel alive. Thanks. Ampułka odporności na atrybuty. Hello, my only friend. What have you come to tell me? Możemy go nauczyć jeszcze tak, możemy. Myślałam, że to jest wybór, ale nie, możemy i tego go nauczyć. I see now how scary losing someone can be. I may not be able to cry, but I hope I can comfort others now. Thank you. Fajnie, bardzo fajnie. Fajnie, że znalazł w tym pozytyw, a nie, że miał do nas na przykład pretensje albo uraz, że hej, po co uczysz mnie negatywnych emocji? Fajnie, że znalazł jakieś rozwiązanie, mimo że sam nie może tego okazać, ale wie, co to znaczy i może pomóc komuś innemu. Hello, my only friend. What have you... No dobra, to na razie tyle, więcej no nic go nie nauczymy. Bo nic nie mamy. Dobra, ja sobie Stargazer aktywuję i wracam teraz tam zobaczyć, co tam się dzieje. Możliwe, że za tym Stargazerem jest jakieś przejście dalej, a możliwe, że tutaj trzeba przejść. No nie wiem. Bo chciałabym się dostać...
Nie no, do wieży jest przejście tutaj. A co jeżeli te przejście do wieży tutaj to jest, wiecie, takie no samobójstwo? Co jeżeli twórcy rozegrali to faktycznie inaczej i trzeba przejść... Znaczy trzeba, nie trzeba, ale można przejść tamtą drogą. Że na przykład ten Stargazer niekoniecznie prowadzi w głąb, wiecie, dalej, czy w głąb jakby nowej lokacji, tylko może nas... przeprowadzić dalej. O nie, mamy marionetkę przyszłości. A tu jest ta wieża. I druga marionetka. O Boże, czy wy to widzicie? Ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, to moim zdaniem trzeba to zrobić jednak z tamtej strony. Nie no, marionetka przyszłości i ten. O kurcze, dwie marionetki przyszłości. To będą teraz normalni przeciwnicy, a nie minibossowie czy bossowie. Masakra. Nie wiem, czy to ta sama wieża, która do mnie strzela tam. Czy to jest inna wieża, czy jest druga wieża. Dobra, ale tu się mogę schronić. Trafił go. Fragment słabego ergo. Trafił go? Tak, trafił go. Dobra, ale dla mnie to jest super schronienie. Jakbym do tej wieży jeszcze dotarła, to by było bajecznie. Tam jest ten policjant. Boże, nie. Tak, to jest policjant, nie? Dekapitacja, księżycowy kamień półksiężyca i kolejne ścierniwo elektryczności. Dobra, ja jestem w stanie dobiec do tej wieży i na tym zakończymy odcinek, ale czuję, że to może być druga wieża, wiecie? Nie wiem, jakoś tak... Nie mam wrażenia, żeby to była ta sama... A może to jest ta sama wieża? Nie, wydaje mi się, że to jest druga wieża. Nie wiem, co tu w środku mnie spotka. Jest kamikadze. O kurczę, jak dobrze, że ja w tę beczkę nie trafiłam. Dobra, tam jest jeszcze jeden przeciwnik. Katalizator baśni. Ja jeszcze sprawdzę tutaj na dole wszystko po pokonaniu tego na górze, czy aby na pewno mam wszystko, ale trzeba tą wieżę ogarnąć. Nie, tam jest druga wieża i dwie marionetki przyszłości. No to ciekawie będzie w następnym odcinku. Oj, kurczę. Ale można zniszczyć to chyba.
Okej, czyli sama nie mogę tym operować, szkoda, ale chyba jak to zniszczymy, to to jest permanentne. Przynajmniej tak to dla mnie wygląda, że jeśli to zniszczymy, to więcej nas to już nie będzie nie niepokoić. No dobra, no to tutaj w takim razie. O, głownia to pora żywej marionetki. W takim razie to wszystko tu jest już ogarnięte i w następnym odcinku będzie można lecieć prosto z nowego Stargazeru i lecieć dalej. Sprawdźmy. Ciekawie to wygląda. Bez motorką, czyli znowu na siłę. D-technika. Głownia potężnego topora stworzona z wyrzuconych ramion marionetki. Każde ramię przymocowane jest drutem. Końcowy rezultat jest wyjątkowo groteskowy. Pokażę tym kupom złomu, czym jest to prawdziwy strach. Koszmarny topór stworzony przez tropicieli sprawiał, że nawet marionetki zaczynały wrzeszczeć. Rękojeść topora wykonana przez tropiciela z wykorzystaniem szkieletu przemysłowej marionetki. Ciekawe. Tu faktycznie mamy łapkę. Patrzcie na to, jak rękojeść jest łapka, a głownia to jest faktycznie szkielet, nie? Podobno została ozdobiona przy użyciu ramienia pierwszej upolowanej przezeń marionetki. Silna uraza może czasem zrodzić przerażające twory. Topór drgającej ręki był czymś naprawdę niezwykłym. Kurde, to jest ciekawe, aż chcę zobaczyć, jak to wygląda. To może być jakby. O Jezu, jakie to jest ogromne! Na swój sposób to może być groteskowe, Boże. Spójrzcie tylko na to, to jest ogromna taka piła, taki tasak, coś jak miał właśnie szalony osioł. I to wszystko jest trzymane ramionami marionetek, spętane drutem kolczastym. I tu jest zakrwawiona łapka marionetki jako rękojeść. Nie no, broń mega, nie? Broń groteskowa, kurczę. Taki, kurde, młot, groteskowy młot Smauga, nie? Albo taki groteskowy młot demona z Azylu. Kurczę, nie no, to jest piękny design, naprawdę. Powalił mnie na kolana. Naprawdę. Taka broń mogłaby być wcześniej w grze. Zielony potwór jest sprytniejszy niż się wydaje. Lubi gromadzić ciała marionetek. Tylko w jakim celu? No i ten zielony potwór prawdopodobnie będzie bossem lokacji. Tak mi się wydaje, bo przynajmniej tak to wygląda. Wszyscy o nim mówią, wszyscy o nim wspominają. Alidoro był tam, zabrał przedmioty, skarby, wkurzył niepotrzebnie tego potwora. Dobra, oblukajmy jeszcze tutaj wszystko, czy mamy zebrane? Ale chyba tak. O nie, tu jeszcze coś jest. Dobra, tu jeszcze mieliśmy coś. Księżycowy kamień pierwszej kwadry. Super! To dobrze, że ja jeszcze tu zajrzałam. Boże, te marionetki chrupoczą jak jakieś kości, nie? Jakbyśmy po kościach chodzili. Dobra, no to tutaj będzie już wszystko. W takim razie. Więc ja się z wami żegnam. I będziemy kontynuować już w następnym odcinku. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ciekawie, naprawdę ciekawie się to wysypisko zwiedza i jestem ciekawa, jak ten zielony potwór będzie wyglądać. Co to będzie? Czy to będzie po prostu jakieś monstrum oblepione tym kwasem, coś w rodzaju Andreusa, czy to będzie jakaś marionetka, która, nie wiem, dajmy na to, pożera inne marionetki, bo nie wiemy, co to będzie, nie? Zostawcie łapeczkę, komentujcie oraz zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!